Wiecie co, ja w ogóle od 2 tygodni, a znaczy w zeszłym tygodniu i teraz, chodzi za mną bardzo mocno takie zdanie. Tak jak w niebie, tak na ziemi. I jak tydzień temu tutaj wyszliśmy tańczyć, to ja w ogóle o tym śpiewałam, ogłaszałam to w ogóle też nad nami. I w ogóle ta myśl przez cały tydzień mi w głowie siedziała. Wiecie, dzisiaj w ogóle tak samo. I wiem w ogóle, że niektórzy z nas uwierzyli w takie kłamstwo, że uwielbienie jest tylko tutaj. Tylko tutaj w kościele. Mamy super uwielbienie, ale wiecie, my w ogóle chodzimy w tym cały czas. Amen. Tak jak w niebie, tak na ziemi. W nas, a nie w budynku. Amen. Przecież każdy z nas stał się kościołem. Jesteś świątynią Ducha Świętego, żywego Boga. To w tobie jest to uwielbienie. Jeżeli będziesz przychodził tylko tutaj na uwielbienie, to w ogóle będziesz się wypalał. A kiedy odkryjesz to, że to jest w tobie, zaniesiesz to wszędzie, gdzie pójdziesz. I to jest po prostu kłamstwo, że nie możesz doświadczać, że nie słyszysz, że nie czujesz. Jasne, niby nie jesteśmy czujkami, ale przecież każdy z nas kiedyś poczuł. Jesteśmy też tak przez Boga zaprojektowani, że w ogóle czujemy. Nie potrzebujemy tego do szczęścia, ale czujemy Boga. Znamy Boga, wiemy Boga, doświadczamy Go, tak? Śpiewamy Mu, w ogóle możemy chodzić w czymś takim, gdzie tańczysz z aniołami cały czas w ogóle i śpiewasz Bogu cały czas. W miejscu swojej pracy, w ogóle w domu, na zakupach. W ogóle masz to, tak jak w niebie, tak na ziemi, już w tobie. Masz w sobie niebo, nosisz w sobie to i w ogóle nie dawaj się okłamywać. Bo przecież znamy doktrynę o tym, że cały czas jest w nas Boża obecność. I teraz się skonfrontuj z tym, czy naprawdę w to wierzysz, że Boża obecność w tobie cały czas jest. Bo nikt tego za ciebie nie zrobi. Spójrz sobie w lustro i zastanów się, czy ja wierzę, że we mnie, w świątyni, czy w ogóle ja wierzę, że jestem świątynią Ducha Świętego. I czy wierzę, że we mnie jest tak jak w niebie. Jeżeli ci się wydaje, że nie jest w tobie tak jak w niebie, to jest kłamstwo, bo jest w tobie pięknie, w twoim duchu masz niebo i w ogóle weź to, przetransferuj do swojego ciała i do swojej duszy. Wierz to, bo tak jak w niebie, tak na ziemi. Amen.